W dzisiejszym odcinku zagrałem na Bedwarsach po aż półrocznej przerwie. Film wyszedł naprawdę świetnie, więc polecam oglądać go do końca. Jeśli spodobał Ci się ten film, możesz zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ brakuje nam tylko jednego suba do 60. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, my już jesteśmy w grze. Oczywiście na pewno wiem, że trzeba budować łóżko. Na pewno pamiętam, że tam były diamenty, więc się do nich podbuduję. No i nie starczy mi bloków. W ogóle trochę trudno się tutaj buduje białą wełną, ponieważ mam białe niebo i białe bloki, więc w sumie nie można rozróżnić jedno od drugiego. Dobra, widzę, że różowy to nie buduje się do diamentów, więc ja mogę się do niego na spokojnie podbudować. Okej, ten mnie jeszcze dalej nie widzi. Dobra, mam jego łóżko. Teraz rzuciłem go. Nice. To różowy został wyeliminowany. Teraz chyba bym poszedł sobie do Aqua, który jest tutaj. W ogóle, jeśli ktoś by się was zastanawiał, czemu nie grałem na Bedwars przez pół roku, no to powiem wam, że uzależniłem się od Skywarsów. Znaczy, bardziej nie chodzi o to, że się od nich uzależniłem, ale bardziej mi się ten tryb gry podobał. W ogóle co ja robię, zdaję sobie sprawę, że już Aqua nie żyje. Ajajaj, czerwony to cały czas koksi. Staram się jakieś emeraldy zdobyć i diamenty. Bieram sobie emeraldy. Dobra, w sumie zastanawiam się, czy nie poszedłbym do czerwonego, kiedy on się leje z niebieskim. Ty co? Ty, on wpadł do Voida. W każdym razie to chyba była najszybsza gra Bedwarsów w moim życiu. Za tym, że pierwszą grę od pół roku to wygrałem, więc to jest dość śmieszne. W ogóle mogę spróbować go odbliżować tutaj, ale nigdy nie go odbliżowałem na Bedwarsach, więc nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się zrobić to dla was, kochani widzowie. Ty, udało mi się, nie! Gdybym jednego bloka więcej zbudował, to by mi się udało. O nie, on ma kamienny miecz, a nie, dobra, strącię go. Atak! Jest! Udało się go zabić. Może spróbuję go odbliżować. Ajajaj. Dobra, w ogóle cztery drużyny zostały, bo szary to oczywiście ten gościu, co niszczył wszystkie łóżka w poprzedniej grze. A ja jestem tuż koło szarego, więc spróbuję zniszczyć jego łóżko. Dobra. Dobra, zniszczyłem łóżko. Znowu jest jeden na jeden, jak było w ostatniej grze. A może jak będzie bieg, to go zrzucę. Będzie najgorsza taktyka, najbardziej irytująca, ale spróbuję zaryzykować. Biegnie mostem? Kurczę! Dobra, gościu, poświęcę się dla ciebie. No oczywiście. Teraz my jesteśmy na trzeciej i chyba ostatniej arence, ponieważ cieszę się, że wygrałem jedną grę chociaż. I w sumie celem tego odcinka byłoby wygranie jednej gry. Czy zaryzykuję? Teraz udało mi się. Dlatego umiejętności parkoura się przydają. Gościu kupił sobie żelazny miecz? Ajaj. Fireball. Co? Okej, co? Niewidka. Nie spodziewałem się takiego zakończenia odcinka. Przynajmniej zdobyłem jednego wina dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!